jeszcze wróci do Kościerzyny. Obiecujemy wam, że jeszcze się spotkamy, na pewno. Drodzy państwo, a teraz jeszcze króciutka licytacja w naszej garderobie, w namiocie. Już przygotowuje się klub karateków pod opieką Wojciecha Mrowińskiego i Pawła Litkę. Za chwilę zaprezentują swoje osiągnięcia, a teraz jeszcze króciutka licytacja. Powiem tylko państwu króciutko, że przedmioty, które tutaj stoją, są przepiękne. Zobaczcie, żaglowiec wykonany ręcznie, anioły, narty, fantastyczne kosze z różnymi produktami. Możecie licytować też telefonicznie. W naszym sztabie głównym, w Głównym Centrum Informacji, a my w tej chwili na scenie zlicytujemy po raz kolejny, spróbujemy jeszcze raz, bo nie udało się poprzednio, karnet o wartości 150 zł na dowolny zabieg w gabinecie urody Diamond z pani Violety Czapiewskiej. Drodzy państwo, cena wywoławcza za ten karnet to połowa, 75. Spróbujmy od 75 zł. Czy jest chętny za 75 zł? Widzę, jest pierwsza osoba chętna nabyć ten wspaniały karnet na dowolny zabieg w gabinecie Diamond. 75 zł już mamy. Czy ktoś z państwa da 80 zł, żeby się zrelaksować? Czy mamy 80 zł, drodzy państwo? Mamy 80 zł! No fantastycznie! 80 zł po raz pierwszy się pojawiło. Czujemy się okrążeni chyba. Tak? Czy jest jakaś propozycja przebicia tej kwoty? Jest 85 zł, tak? 85 zł mamy w tej chwili. Ja proponuję, żeby postępować co 10 zł. 85, kto da 90, a potem już 100. Czy ktoś daje 90? 85 po raz pierwszy. Jest 90, jest 90. Ze sceny. Ale drodzy państwo, 100 zł też się opłaca. Ludzie chcą przyjechać z Luzina i tutaj w tym. Mamy stówkę! Drodzy państwo, mamy stówkę za wspaniały karnet. Stówka. Natomiast jest zrzeszony w Międzynarodowej Federacji Karate. Jak sami słyszymy, instruktor wypowiada liczebniki po japońsku. Wszyscy, którzy ćwiczą karate od samego początku, uczą się wszystkich nazw w języku japońskim. Jest to o tyle pomocne, że potem, kiedy uczestniczy się w seminarium międzynarodowym, gdzie przyjeżdżają zawodnicy z całego świata, to nie ma żadnego problemu, żeby poprowadzić taki trening, dlatego że wszyscy posługujemy się nazwami japońskimi. Kościerski Mistrzostwo Europy w kategorii Enbu, czyli jest to taka reżyserowana walka. Magda zdobyła Mistrzostwo Europy w Izraelu. O tym, jak wpływa karate tradycyjne na zdrowie, na rozwój młodego człowieka, mógłbym mówić bardzo długo. Jedno jest pewne, że to już zresztą potwierdzał profesor Karski, że karate jest...